nie uwierzycie mi, jak wam powiem, co mi się dzisiaj przydarzyło. Posłuchajcie. Poszłam z moim piesiem na spacer, ale dziś on zachowywał się zupełnie inaczej niż zwykle. Cały czas szczekał i bardzo się denerwował. Myślałam, że przyleciały już motylki i piesio chce za nimi pobiegać, ale piesiowi wcale nie o to chodziło. Piesia, dlaczego tak głośno szczekasz? I tam ktoś jest! Oczywiście, bo to jest park, a w parku jest dużo ludzi. Nie. Tam nie są ludzie. Piesia, to pewnie wiewiórki. Widziałeś wiewiórki? Nie, to nie wiewiórki. Ania, chodź, zobaczysz. No dobrze, uspokój się. Chodź, Ania, chodź. Ania, ja już wiem, co widzę! Co takiego? Ja widzę krasnale, Ania! Cały czas widzę krasnale, Ania! I nic dziwnego, piesia, bo żyjemy w krasnalowym mieście! Jakim mieście? No, krasnalowym! Pierwszy raz słyszę! No tak, bo Wrocław jest miastem krasnali i jest ich tutaj bardzo dużo! Zobacz, piesia! We Wrocławiu jest prawie 400 krasnali. Naprawdę? Tak! Nieprawdopodobnie! I ciągle ich przybywa! Największy i najdostojniejszy spośród wrocławskich krasnali to Papa Krasnal, który spogląda dumnie w stronę wrocławskiego rynku. Krasnal Florianek z ulicy Świdnickiej jest kominiarzem. Krasnal Recyklinek przypomina nam o tym, byśmy zawsze pamiętali o segregowaniu śmieci. Nieopodal są syzyfki, które od lat próbują przesunąć ciężką kulę. Ślepak, głuchak i wózkers szukają w mieście przeszkód, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym. Krasnale pożarki czekają na wezwanie przy kościele garnizonowym. Przy kamieniczkach Jasiu i Małgosi stoi największy miłośnik Wrocławia. Krasnal Wrocławek. Rozumiesz już, dlaczego ciągle widzisz krasnale? A teraz pobawimy się? Piesia! Ania, rzucaj, Ania! Po chwili zabawy Piesio znowu zaczął się nerwowo rozglądać. Szczekał i mówił, że kogoś widzi. Ania, tam też są krasnale! Tak? Nie wiedziałam, że park ma również swoje figurki krasnali. Ania, ale tam są takie duże krasnale! Chodź zobacz, Ania! Piesio, no co ty? No, Ania, chodź zobacz! Duże krasnale! Dobrze, chodźmy! Wiesz co? Bardzo mi się tutaj podoba! Mi też! Właściwie to mógłbym tutaj zamieszkać! Wiesz co? Ja mam pomysł! Jaki, Eduś? No, zamieszkajmy tutaj! Wiesz co? Powinniśmy wracać do naszego królestwa! Przestań! W królestwie bajek, legend i baśni na pewno sobie bez nas poradzą! A my zamieszkamy tutaj! No tak, ale książkowa wróżka będzie niezadowolona! A przestań! Poradzi sobie bez nas! A my zrobimy jakiegoś psikusa! Oj, ale obiecaliśmy, że nie będziemy robić psikusu! Oj, no dobrze, przecież wiesz, że będziemy grzeczni! To co? Chodź, rozejrzymy się po okolicy! Dobrze! Gdy idziemy po ulicach, yo! Każdy nami się zachwyca, yo! Wrocławianie z nas prawdziwi, yo! I nikogo to nie dziwi, yo! Hej, yo! Nie da rady nikt krasnali.
śmierci. Ja ich widziałem. Musimy ich obserwować. Koniecznie obserwować. Nie można ich spuścić z oka.